W ramach badań operacyjnych programowania dynamicznego chciałam Wam pokazać problem komiwojażera, ale przy założeniu, że chcemy osiągnąć jak najwyższą możliwą korzyść w związku z tym, że musimy odwiedzić każde miasto i wrócić do miasta początkowego. Musimy wybrać tak optymalną trasę, aby osiągnąć możliwie najwyższą korzyść. Może by to być na przykład zarobek. Zacznijmy od tego, że mamy ustaloną macierz nie kosztów, a przychodów w związku z tym, że z danego miasta pojedziemy do innego miasta. Czyli jadąc z miasta pierwszego do czwartego możemy zarobić 20 jednostek, a jadąc na przykład z miasta trzeciego do drugiego możemy zarobić w tym momencie 13 jednostek. Z miasta pierwszego możemy dojechać do miasta drugiego, miasta trzeciego lub miasta czwartego. Kolorem szarym zaznaczone zostały korzyści wynikające z przemieszczenia się z danego miasta do innego, czyli to jest z miasta pierwszego do drugiego, z miasta pierwszego do drugiego jest 10. Potem jadąc z miasta drugiego już do pozostałych dwóch miast, albo trzeciego, albo czwartego, mamy określone korzyści wynikające z tej macierzy kosztów. I jeżeli już przejedziemy przez miasto pierwsze do drugiego, potem do trzeciego, możemy już tylko jechać do miasta czwartego i wrócić z powrotem do miasta pierwszego. Można też przez miasto pierwsze dostać się do miasta drugiego, potem dojechać do miasta czwartego, teraz dopiero do miasta trzeciego i wrócić do miasta pierwszego. Jakby na pierwszym etapie mamy tylko jedno miasto, wybieramy. Potem spośród pozostałych trzech miast wybieramy miasto, które odwiedzimy jako drugie. Gdy już odwiedzimy to drugie miasto, zostają nam za każdym razem dwa miasta do wyboru, które jeszcze wcześniej nie zostały odwiedzone. A na kolejnym etapie, jak chcę jechać już do czwartego miasta, to które to będzie? To jest to, które jeszcze nie odwiedziliśmy i z niego jedziemy z powrotem do miasta pierwszego. To nasze drzewo decyzyjne wykorzystamy właśnie do zoptymalizowania trasy, która da nam najwyższą korzyść. I pamiętajmy o tym, że poruszamy się w zagadnieniu programowania dynamicznego. Oznacza to, że na każdym etapie podjęcia decyzji tutaj, potem decyzji na tym etapie, tutaj na etapie jeszcze wcześniejszym i na etapie ostatnim, musimy w tym momencie osiągnąć za każdym razem optymalny wynik, czyli tutaj będziemy dokładnie oczekiwać maksymalnej korzyści w związku z wyborem określonego miasta. Zaczynamy od tego, że powiedzmy, jadąc z miasta czwartego, zaczynamy zawsze analizę od ostatniego elementu. Czyli tutaj, jadąc z miasta czwartego do miasta pierwszego, zyskamy 8 i to jest zarazem jednocześnie najwyższa możliwa korzyść z wyborów, z podjęcia ewentualnych decyzji. To jest najwyższa, bo w sumie jest jedyna. Teraz tutaj tak samo. Z miasta trzeciego można się dostać do miasta pierwszego. Korzyść wtedy zyskamy 6 i zarazem na tym etapie jest to najkorzystniejszy wynik, jaki możemy osiągnąć. Tak samo jadąc z miasta czwartego z powrotem do miasta pierwszego, tak jak tutaj to było, korzyść jest 8 i to jest najwyższa korzyść, jaką możemy wziąć. Generalnie na ostatnim etapie, jak widzicie, te najwyższe korzyści to są po prostu te jedyne korzyści, jakie mamy do wyboru. Jeśli chodzi o etap wcześniejszy, jeżeli chcę jechać z miasta trzeciego do tego miasta czwartego, a potem wrócić do miasta pierwszego, to my w tym momencie zyskujemy 12 plus 8, bo dotychczasowa optymalna wartość zwiększana jest o dodatkową korzyść, jaka wynika z przemieszczenia się do tego miasta czwartego, ale z miasta trzeciego, czyli łącznie mamy 20. Nie mamy żadnego innego wariantu branego pod uwagę, a więc ta korzyść musi być dla nas uznana, powiedzmy, za najwyższą możliwą, czyli powiedzmy 3, 4, 1 to jest jedyna ścieżka i ona za każdym razem musi być uznana za optymalną. Teraz tu, przy mieście czwartym. W związku z tym, że przenosimy się z miasta czwartego do trzeciego, korzystamy i zyskujemy 9 dodatkowych jednostek, a wcześniej optymalne było 6. Czyli dodajemy do 6 9, dostajemy 15 i jeżeli nie mamy innych wariantów, powiedzmy innych tras tutaj do podjęcia, nie ma żadnej innej odnogi,
to uznajemy ten wynik za optymalny, za dla nas najwyższy możliwy korzystny. Teraz tu, jeżeli ostatnio optymalne było przeniesienie się z miasta czwartego do miasta pierwszego i korzyść wynosiła 8, to idąc w górę zyskamy dodatkowe 10, jeżeli do tego miasta dojedziemy z miasta drugiego. Czyli do ostatniego optymalnego wyniku dodajemy tą korzyść dodatkowo i mamy 18. A w związku z tym, że z miasta drugiego nie mamy żadnego innego możliwości wyboru, to ten wynik 18 uznajemy za najwyższy na tym etapie. Teraz tutaj będzie bardzo podobnie, czyli znowu wynik optymalny plus wcześniejszy wynik dojazdu z tego miasta. Będzie to wynik optymalny na tym odcinku, bo innego wyboru tutaj znowu żadnej odnogi nie ma. Tutaj tak samo, 6 jako optymalna wartość plus 9 daje nam wynik optymalny 15. Tutaj optymalne było 5, wcześniejsza trasa dawała nam 13, czyli najwyższa wartość, jaka tutaj była do wyboru, to było 5 plus 13, czyli 18. Teraz powiedzmy, sprawa może się co najwyżej komplikować, ale nie jest to aż takie trudne. Zobaczcie, jeżeli tutaj mam do wyboru, że z miasta drugiego mogę dojechać do miasta trzeciego lub czwartego, to mogę zyskać 9 na tej trasie do miasta trzeciego lub 10 jadąc do miasta czwartego. I którą trasę my wybierzemy, czy tą trasę, to my wybieramy taką trasę, która nam da bardziej korzystny wynik całościowy. Czyli do najbardziej korzystnego tutaj wyniku dodaję 9 i ten wynik porównuję do ostatnio korzystnego plus bieżąca korzyść i wybieram łącznie taką trasę, która daje mi to korzyść na tym etapie najwyższą. Czyli 20 plus 9, 29, 15 plus 10, 25. Możliwie najwyższa korzyść wynosi 29 i w tym momencie możemy powiedzieć, że tutaj na tym etapie najwyższa korzyść wynosi 29. Teraz tu, skąd się wzięło to 31? Jak zawsze do ostatniego optymalnego wyniku dodajemy 13, to jest jedna korzyść i druga możliwa korzyść trasy to jest 13 plus 12. I my wybieramy, czy pójdziemy tą trasą, czy tą trasą według kryterium, która z tych tras da nam wyższą korzyść na tym etapie. Czyli do ostatniego etapu dodajemy bieżącą korzyść i wybieramy taką trasę, która nam da wyższą korzyść. A więc mamy 18 plus 13, czyli ten wynik, i 13 plus 12, czyli 13 plus 12 ten wynik. Czyli wybieramy, która z wartości jest wyższa. Czy 31, czy 25, będzie to 31. Czyli trasa z miasta trzeciego ostatecznie albo tu, albo tu, daje mi możliwą najwyższą korzyść 31. Teraz tu. Decydując się na podróż z miasta czwartego, możemy jechać przez miasto trzecie, drugie, trzecie i pierwsze, lub z miasta czwartego możemy pojechać przez miasto trzecie, drugie i pierwsze. I pytanie, którą trasę wybierzemy, to do ostatniego wyniku optymalnego dodaję kolejną korzyść i porównuję z drugą trasą. Optymalna ostatnia korzyść plus bieżąca korzyść i porównuję, co da więcej. 15 plus 8 czy 18 plus 9. Pierwsza korzyść to jest 23, druga 27. My przyjęliśmy kryterium efektywności jako maksymalizację i w tym momencie wyższą korzyścią jest 27. Czyli jadąc przez miasto czwarte, gdybyśmy podjęli jakby gorszą decyzję, możemy stracić aż 4 jednostki jakiejś korzyści. Teraz cofając się do jednej gałęzi jeszcze wyżej, widzimy w tym momencie, że z miasta pierwszego mieliśmy do wyboru podróż przez miasto, zaczynając podróż do miasta drugiego, do miasta trzeciego lub do miasta czwartego. I teraz musimy zdecydować, do którego z tych miast najkorzystniej jest dla nas pojechać. Możemy to rozpisać analogicznie, jak to było tutaj. Czyli powiedzmy w przypadku miasta pierwszego rozważamy, która ze ścieżek byłaby dla nas korzystniejsza. 29, optymalna wartość, zwiększona jest o 10,
Optymalna wartość jest zwiększona o 15 i optymalna wartość zwiększona jest o 20. Stąd bierzemy 29 plus 10, 31 plus 15 i 27 plus 20. Najwyższa korzyść spośród tych wynosi 47 i to jest właśnie najwyższa korzyść w tym programie sieciowym, a dokładniej w wyborze trasy w zagadnieniu komiwojażera, ale przy maksymalizacji korzyści tego, powiedzmy, sprzedawcy. I teraz pytanie, którą trasą on pojedzie, bo że on zyska 47 jednostek, no to my już wiemy, ale teraz które miasto on wybierze. Zaznaczamy sobie kolorem zielonym odpowiadające nam miasta, które po kolei będziemy wybierać. Na początek wybrał on miasto pierwsze. Wartość 47 wynikała z tego, że do 27 jako optymalnego wyniku wybraliśmy 20 i było to 47, a więc najkorzystniej jest jechać do miasta czwartego. Teraz tutaj optymalna wartość 27 dla tego drugiego miasta, tak w kolejności, wynosiła 27, a wzięło się to stąd, że do 18 dodaliśmy 9. Czyli do poprzedniego wyniku optymalnego dodaliśmy 9 i wyszło nam te najkorzystniejsze 27. Czyli opłaca się jechać do miasta trzeciego z miasta czwartego. Teraz tutaj, z miasta trzeciego mamy jedynie możliwość dojazdu do miasta drugiego i to wynika z tego, że ta korzyść wynosiła 18 i tylko dlatego, bo nie było żadnego innego wyboru poruszania się z miasta trzeciego, bo już miasto pierwsze i czwarte odwiedziliśmy, zostaje nam miasto drugie, bo z niego na pewno musimy wrócić do miasta pierwszego. Czyli można powiedzieć w naszym przypadku, że korzyść, jaką osiągniemy, wynosi 47, a trasa, którą my pokonamy, to jest miasto pierwsze, potem miasto czwarte, trzecie, drugie i wracamy do miasta pierwszego. To, co tutaj otrzymaliśmy, to jest optymalna trasa, taka, która sprawi, że najwięcej zyskamy na tym, że odwiedzamy kolejne miasta. Trasa, która tutaj jest wcześniej zaznaczona, a której nie omówiłam, to jest jakby trasa, która daje nam najniższy koszt, gdyby przyjąć, że te wyniki to nie są korzyści, a to są koszty i byśmy chcieli osiągnąć możliwie najniższy koszt w zagadnieniu komiwojażera przy tych danych wyjściowych.